Jest rok 1959. To Paweł Skawiński, albo raczej Pawełek. Siedzi na skale w Dolinie Będkowskiej pod Krakowem. To jego pierwszy kontakt ze skałą. Nieopodal pod okiem słynnego alpinisty Jana Długosza wspinają się komandosi. Za chwilę Pawełek wejdzie na eksponowaną półkę skalną, ale zejść nie będzie już potrafił. Jan Długosz przewiąże go liną w pasie i opuści do mamy. W przyszłości Pawełek zostanie ratownikiem górskim. To Deresz. Powieść dla młodzieży. Opowiada historię młodego jelonka i opisuje trudy pracy leśników na ziemiach odzyskanych. Na stronie tytułowej czytamy: Pawełkowi Skawińskiemu za dobrą naukę i wzorowe zachowanie w klasie 6 A. Kraków, 23 czerwca 1960 roku. 13-letni Pawełek Skawiński przeczytał powieść jednym tchem i wiedział już, że zostanie leśnikiem. To już rok 1969 i czas studiów na Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Pomocnik instruktora narciarskiego Paweł Skawiński obejmuje nieznaną z imienia niewiastę. Kobietom podobają się mężczyźni umiejący dobrze jeździć na nartach, a Paweł jest jednym z najlepszych. Tutaj pędzi z progu dolinki pustej. Sylwetka to klasyczny przykład Christiani kontrotacyjnej. To austriacka szkoła. Skręt ciała przeciwny do kierunku jazdy. A tu pan Paweł w majteczkach na Beskidzie w Tatrach. Rok 1970. Ma nogę w gipsie, bo w kwietniu przewrócił się zjeżdżając na nartach w kotle gąsienicowym. Był wtedy z Adamem Maraskiem, przyjacielem po dziś dzień. Adam Marasek to ten po prawej. Tu w czapce z pomponem. W sumie noga zrastała się 5 miesięcy, a w międzyczasie Paweł Skawiński napisał pracę magisterską. A tu student Paweł Skawiński z mamą. To ona i babcia rozbudziły w nim miłość do lasu. Na piersi Pawła odznaka studenckiego koła przewodników górskich. Młody Paweł jest z niej bardzo dumny. Tutaj pierwsza praca po studiach. Paweł Skawiński razem z Tadeuszem Ziębą, przyjacielem i kolegą ze studiów, siedzą na werandzie zakopiańskiej willi Śmigło. To stacja naukowa Zakładu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Zwróćmy uwagę na buty. Buty ze sztuczną foką. W latach 70. to był szał. Na tym zdjęciu przyszły dyrektor w dzwonach i z dużą choroleską, plecakiem kupionym na Słowacji. Przyszły dyrektor, choć hipisem nie był, nosił długie włosy i słuchał Beatlesów. Miał też kożuch, który sam przywiózł z Iranu, oświadczył się, a później ożenił, a 1 kwietnia 1986 roku rozpoczął pracę w Tatrzańskim Parku Narodowym.